Spotykamy się po raz ósmy. Grą zarazili nas Holendrzy 20 lat temu. Przywieźli nam pierwszą grę, uczyli nas grać. I nasi mieszkańcy bardzo chętnie grali. Kiedy gra pojawiła się w Polsce, namawiałam swoje koleżanki i kolegów terapeutów, żeby rozpropagowali grę w swoich domach. No i po paru latach, w 2010 roku zrobiliśmy pierwszy turniej. Wzięło udział 3 placówki, teraz bierze 8. Mamy 32 zawodników dzisiaj, także taka optymalna właściwie liczba na nasze możliwości tutaj lokalowe. Myślę, że fajnie się gra w niektórych domach, na przykład w seniorze. Pani Maria musi robić specjalny turniej wewnętrzny, żeby wybrać tych, którzy przyjeżdżają tutaj na turniej. Mieszkańcy, właściwie bywalcy domu dziennego Wigor, to wiem, że grają codziennie tutaj, bo słyszę czasami, jak kosteczki się przesuwają. Gra jest, myślę, sympatyczna. Państwo chętnie grają, spotykają się. To jest nasze pierwsze właśnie takie spotkanie w tym roku. Razem z moimi przyjaciółmi, terapeutami organizujemy w tym roku jeszcze 9 turniejów z innych dyscyplin. No i myślę, że to jest taka fajna zabawa. Tak? Jakie są zasady gry Rumi Kub? Na czym ta gra tak naprawdę polega? Gra została wymyślona w latach 80., właśnie wyprodukowana w Izraelu. I jest to gra podobna troszeczkę do gry w Remika. Tylko, że jest tutaj więcej możliwości kombinacji. I myślę, że na przykład dzieci w młodszym wieku szkolnym to się tak trochę uczą jakiegoś takiego myślenia matematycznego. Natomiast starszym to też sprawia radość, bo ta kombinacja tymi cyferkami na stole no, wymaga troszeczkę takiego myślenia, kombinowania. Myślę, że gra jest fajna. Polecamy wszystkim, którzy nie mają co robić w domu, mają babcie i dziadków pod swoją opieką albo dzieci wczesnoszkolne. Fajna zabawa. Zamiast na spacer, jak nie ma pogody ładnej, to w niedzielę po południu, tak jak kiedyś nasze pokolenie siadało do Chińczyka czy do Młynka, to dzisiaj można usiąść do Rumi Kuba. Już to nie jest taka druga gra, można ją kupić w Polsce, także zachęcamy. Po kolei musi pani kłaść numerki. Ale jest taka pewna kombinacja, wie pani, że można kłaść i poziomo, i pionowo. Czy to jest trudna gra? Oj nie, nie, to jest przyjemna gra, ona bardzo wciąga. Nie wiem jak dzisiaj wypadnie, no ale tak zawsze bardzo dobrze. Wygrywa pani? No wygrywam, ale nie za często.